On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there, beware of that boy. Cześć, zapraszamy na siódmy już odcinek podcastu o Milwaukee Bucks. Tym razem nietypowo, bo złożony z dwóch części. Pierwsza część porozmawiałem z Dawidem Księżarczykiem o sytuacji Bucks w tym sezonie. Natomiast w drugiej części już klasycznie z Adamem omówiliśmy sytuację kadrową Milwaukee, przedłużenie kontraktu z Bledsoe, problemy z kontuzjami, no i wiele innych bieżących wydarzeń. Tak więc zapraszamy Was do wysłuchania. To nie wiadomo za bardzo, od czego zacząć. Marzec był paskudny, już tutaj nie mówimy tylko o wynikach, ale o tym, że wiesz, że przypomniały się te wszystkie czarne demony, które gdzieś tam wiszą od tych 12-15 lat nad Milwaukee, że jak tylko zaczyna się coś dobrze dziać, to nagle coś wypada. Typu teraz podkręcona kostka Janisa, czy palec Nikoli, to tak wszystko leci z góry, nie? Brogdon przecież odpadł, wszystko. No, zbiegło się tych kontuzji trochę, to fakt. Wszystko naraz. Ja to tak, wiesz, już przez tyle lat zawsze mówiłem, że jakbym miał porównać Milwaukee do jakiegoś, nie wiem, bohatera z jakichś sitcomów, to jest taki typowy Al Bundy. Po prostu kiedy wiesz, że coś idzie fajnie, możesz się spodziewać, że lada moment pierdyknie wszystko na łeb, na szyję, bo to tak co roku to samo. Pamiętasz, jak było z Jabarim, jak Jabari wrócił po kontuzji, w ten sam dzień, w tym samym meczu odleciał Middleton. Praktycznie trio wtedy, Janis, Parker, Middleton, nie zagrali, nie wiem, czy tam zagrali chociaż może z 2-3 tygodnie wspólnie. No, ale ma dzisiaj wrócić już właśnie na Miami, nie? I Janis, i być może będzie Brown. Kill też możliwe, że będzie. No ale to cały czas są, wiesz, te dłuższe i takie poważniejsze kontuzje, no i Miroticza, i Brogdon wypadł. No niestety, zobaczyłem. No tego Brogdon szkoda najbardziej, bo to taki, kurczę, pan generał, który ustalał wszystko, kierował wszystkim i zobaczymy. No Hilla w jego miejscu nie widzę. Mirotic też, jak wpadł do pierwszej piątki, to się w ogóle przecież nie sprawdził. Tym i Sixers to po prostu był chyba jego najgorszy mecz w tym sezonie. Myślisz, że się pozbierają obronią to pierwsze miejsce przed Toronto na wschodzie? No nie mają wyjścia. Musi się udać. Jak nie w tym roku, to wiesz, za może być ciężko. Tyle spadających kontraktów i ciężko spodziewać się, żeby w przyszłym roku miało być jakoś, nie wiem, czy równie dobrze, jak nie teraz. No ale no, trzymam kciuki, żeby się im udało. Grafik właśnie przeglądam, to no jest szansa. Co my tu mamy? Houston, Philadelphia, OKC na koniec. Porównywałem te spotkania właśnie, co ma... No Toronto ma dosyć łatwy kalendarz do końca, bo tam przewaga jest, w sumie tak naprawdę mają przewagę dzięki wygranym meczom, nie, z Toronto. Przewagę trzech spotkań, ale no Toronto ma dosyć łatwy ten kalendarz do końca, bo tam chyba Chicago jest dwa razy. Teraz pytam, tak, Chicago dwa razy, York, wiesz, Minnesota też już o nic nie walczy. No zobaczymy, najważniejsze, żeby wejść do playoffy, bo przede wszystkim zdrowi, no bo tam czy z pierwszego, czy z drugiego miejsca, to myślę, to tam, wiesz, niewielka różnica będzie w kontekście tego, jak mamy przejechać do finałów konferencji, czy tam chociażby przez tą pierwszą rundę, na co ja bym bardzo liczył, po 17 latach, czy tam 18, to przede wszystkim niech, wiesz, niech wróci zdrowy Janis, niech nikt się nowy nie połamie i tak tylko dotrwać może do tej drugiej rundy i czekać na Brogdona, żeby wrócił, a wtedy to już tam. Tak, bo po tym meczu nawet ostatnim z Cleveland tam czytałem różne takie, wiesz, opinie, że Jezu, jak można było, wiesz, Janisa nie wystawić, że wystarczyło, żeby zagrał tam 25-28 minut i spokojnie byłby mecz wygrany. Tylko znowu, z drugiej strony, no wolałbym też, żeby ten Janis był na 100% przygotowany na te playoffy, a nie z jakimiś tam, wiesz, drobnymi urazami i tak dalej. I w sumie, no, w jakim meczu miałby odpoczywać, jak nie z Cleveland. No i to prawda, no, szczególnie, że on ma raz, że teraz kostka podkręcona, dwa, że on z tym kolanem cały czas ma problemy, tak, jest tutaj ciężko. Ciężko, żeby grał non-stop, szczególnie, że to był, co to był, back-to-back, nie? W środę, czwartek. A no z Lakersami też nie grał. Bo tak z Lakersami to myślałem, bo, no bo była faktycznie ta kostka podkręcona z Filadelfią, ale z Lakersami to nawet, wiesz, z Adamem rozmawialiśmy, że no poszło najpierw info z Lakersów, że LeBron nie będzie grał i pewnie, wiesz, z tego się wzięło, że Janis, ja tak myślałem, nie, że a to ty Janisa też nie będziemy wystawiali, no ale potem z Cleveland też nie grał. I myślałem, że to coś poważniejszego, ale dzisiaj Bada słyszałem, że no, mówił, że po prostu no, zachowawczo nie chcieli go, wiesz, nie był w 100% gotowy, więc chcieli go trochę oszczędzić. No i słusznie, szczególnie, że też fajnie zobaczyć Middletona w roli pierwszego strzelca znowuż po tych ostatnich kilku kiepskich meczach. Też myślę, że taka zaprawa przed playoffami byłaby dobra, żeby to nie tylko Janis ciągnął cały czas, tylko żeby tam pozostali też się aktywowali w ataku. No trzeba, no bo też w playoffach będą na pewno się szykowali, nie? Na Janisa.
dosyć mocno. Tam będzie pewnie obrona ułożona pod niego i będzie potrzebne to wsparcie. Będzie. Liczę na te pick and roll'e Middletona z Janisem, bo dzisiaj przeglądałem sobie akurat statystyki, też sobie wynotowałem, że zagrali wspólnie w tym sezonie ponad 1300 minut, przy czym walnęli ponad 115 pick and roll'i z tego, co mam, które się kończą prawie 1,5 punkta na posiadanie. Tak więc naprawdę, a z pozostałymi zawodnikami Bucks, jak Janis gra na pick and roll'ach, no to też jest 1,38, tak więc po prostu Janis wyrósł na potworną bestię, jeśli chodzi o pick and roll, no bo on przecież i zetnie, i na pick and popie nawet o dziwo czasami wyskoczy na tą trójkę, która od stycznia już ładuje ile, 35% czy 38%. A kogo byś widział w pierwszej rundzie jako przeciwnika? Wiesz co, ja myślę, że teraz ten mecz dzisiejszy w nocy z Miami to taki będzie przedsmak pierwszej rundy. Miami to może trochę krwi napsuć, nie? Bo to zawsze jest taka drużyna, która, wiesz... Tak, z nimi będzie ciężko, będą emocje, ale tak coś fajnie by się ułożyło, jakby jeszcze tak... Dzisiaj ostatni mecz Wade'a w sezonie zasadniczym z Milwaukee, to tak jeszcze się pożegnać z nim w playoffach byłoby całkiem sympatycznie. Ale tu masz rację, no mogliby napsuć trochę krwi. Zresztą to playoffy to już nie będzie łatwych meczów, że tak sobie pojedziemy sloganem. A Janis MVP? Myślę, że tak, no chociaż wiesz co, ja teraz jak słucham tych różnych podcastów i wypowiedzi, wiesz, tam ludzi z mediów i... Zawodnicy no to obstawiają raczej Janisa, no ale to chyba też z tego wynika, że tam Harden nie jest jakoś za bardzo lubiany przez innych zawodników, ale słyszę przez jakichś tam, wiesz, ekspertów też, że jednak Harden ciągnie tą drużynę. No nie wiem, tam dla mnie Janis, porównując, wiesz, ich dwóch, no bo to jest spora różnica, jeżeli chodzi o minuty rozegrane, mniej jednak Janis gra i no i sam wynik drużyny, nie? No można powiedzieć, że Harden ich ciągnie, no ale biorąc i wpływ na grę i w ataku i w obronie Janisa, no to jednak ja stawiam na niego. No to szczególnie obronę. Bo tak na upartego, no też gdzieś tam można go, wiesz, w piątce kandydatów do obrońcy roku, nie, wymieniać. Myślę, że to pewnie będzie między Embiidem a Gobertem się rozstrzygnie. A myślę, że Bad będzie trenerem roku, to taka najpewniejsza, jeżeli chodzi o te nagrody w ogóle dla Milwaukee. O dziwo też rzadko wymieniany z tego, co czytałem. Tak, ja z tego też co widzę, to kurczę, dla mnie to w ogóle, wiesz, no nie ma dyskusji, nie, jeżeli o to chodzi, no bo postęp... No, olbrzymi tak naprawdę przy niewielkich roszadach kadrowych, teoretycznie patrząc, no bo wzmocnienia są, ale na kontraktach minimalnych, czyli wiesz, no, to nie jakieś takie spektakularne ruchy. Tak, tu szczególnie jak na obronę popatrzysz, jak ja pamiętam obronę Kida i za każdym razem jak żeśmy odpadli przecież z Toronto w playoffach, to nam rzucali trójki z narożników, bo były problemy z przekazywaniem i na upartego tam przecież Parker się gubił przy każdych zasłonach, nie wiedział gdzie iść. I tutaj jaka jest różnica w porównaniu do obrony pod Badem teraz, to jest po prostu niebo a ziemia. No ja byłem bardzo zaskoczony, bo powiem ci szczerze, że tak myślałem, że gdzieś ten sezon zasadniczy no to będzie Milwaukee z Indianą. Zakładałem, że wszyscy zdrowi oczywiście będą. Nie? Milwaukee z Indianą powalczą o to miejsce 4-5. No i no to dla mnie jest bardzo duże zaskoczenie, że to od początku wszystko tak zaczęło hulać. Po prostu no, szybki start. I potem wszystko od początku zaskoczyło, nie? Tak, ale to też podejście, jakie mieli od samego początku, to co Janis w wywiadach często mówi, że już nie chcą w końcu odpadać w pierwszej rundzie, tylko on chce być najlepszym zawodnikiem, a Milwaukee ma być w końcu najlepszą drużyną i nie ma innej opcji, nie? To od samego początku. No i na razie w tym kierunku wszystko zmierza. I w tym kierunku idzie. Czytałeś, że na pierwszą rundę ma wypuścić swoje buty pierwsze Nike? Tak, widziałem właśnie dzisiaj. Freaky jedynki. Mhm. Kurde, czekam na jakieś te... Na jakieś pierwsze zdjęcia może wypuszczą, jak to będzie wyglądało, ale... Wiesz co, jeszcze się jedną rzeczą tak trochę obawiam o naszą ławkę w tej chwili. Już nie chodzi tylko o to, że jesteśmy przetrzepani kontuzjami, ale też o to, że strasznie się tak to zrobiło niepewne, że tak powiem, jeśli chodzi o naszych rezerwowych. Ale co masz na myśli? Wiesz co, chodzi mi o to, że tak, że DJ Wilson, tak jak chciałem, żeby grał i żeby dostawał trochę więcej czasu zamiast Gasola, ostatnio cały czas no rzuty nie wchodzą, taki trochę się wydaje zagubiony. Strasznie się cieszę z Pata, który o dziwo, nie wiem, teraz w marcu zaczął tak rzucać te trójki, on ma teraz w marcu 41% w porównaniu do 14% w grudniu, jeśli chodzi o trójki. Tak więc tutaj jestem zadowolony, natomiast popatrz na całą naszą rezerwę. Mamy DiVincenzo, który jest połamany. Mamy Hilla, który wróci, ale dalej jest połamany. Mamy Browna, który wróci, on ile? Miesiąc nie grał? Czy ponad miesiąc? To też zobaczymy, w jakiej będzie formie. Frazier to tak trochę nieporozumienie. Ja to myślę, że to jest taki zawór bezpieczeństwa, szczerze mówiąc. Jakby się miał, wiesz, Bogdan chyba nie wykurować i ewentualnie Hill by wypadł, to żeby mieć jeszcze taką opcję bardzo awaryjną, tak mi się wydaje. Że to takie jest jakby całe zamierzenie, cały, wiesz, jakby tutaj pomysł na jego ściągnięcie
To jest ten powód, dla którego on jest. No bo on teraz gra ile? Grał w tym pierwszym meczu chyba tam po 12-15 minut jakoś tak miał, nie? Te dwa mecze pierwsze. No nie pokazał zbyt wiele. Też kurde, szkoda tego, Christiana Wooda. Bo kurczę, tak od samego początku jak czytałem i słuchałem Bada, który mu mówił, że bądź cierpliwy, twój czas nadejdzie. Czytałem też jego tweety, gdzie pisał, że o, cierpliwość, będę cierpliwie czekał i w końcu dostanę szansę. Widzę te mecze 40 punktów, 20 zbiórek i nagle... standardowe klepnięcie w plecy, dobra, bierzemy Fraziera. No wiesz, tym bardziej, że no, nie można powiedzieć, żeby dostał, wiesz, dostał szansę i nie wykorzystał, no bo tak naprawdę to no, nie dostał w ogóle szansy, nie, w tym sezonie, żeby się pokazać. Nie dostał szansy, właśnie o to chodzi, nie, że nie dostał szansy, a i tak pewnie byłoby ciężko, żeby w tym sezonie wskoczył do rotacji, ale tak, wiesz, patrząc na to, że generalnie Lopez jest tak średnio pewny, jeśli chodzi o przyszły sezon, to samo mamy z Miroticzem, to jednak... Nie wiem, no myślę, że fajnie byłoby go mieć w przyszłym sezonie w rotacji, żeby zobaczyć, jak się będzie sprawdzał taki no kolejny atletyczny, wysoki, który może, wiesz, rozciągnąć, który pasował do gry Janisa. A dzisiaj z Miami do przodu? No, myślę, że się zmobilizują, żeby dowieść tą przewagę nad Toronto. Będą walczyli, żeby dowieść do końca. Myślę, że tak, że będzie do przodu. Dzisiaj w ogóle w przerwie jest ceremonia, nie? Zawieszenie koszulki Johnsona. Tak, tak. W ogóle to jest, kurde, gościu fenomen. Jestem strasznie zdziwiony. Fakt, że w top 10 Bucks w historii jest we wszystkich rzeczach, ale po prostu to, że oni go trzymali przez tyle lat, mimo że marudził praktycznie już od pierwszego sezonu, że chce odejść i wrócić do, znaczy wrócić, że grać w Los Angeles i wymuszanie już od momentu, jak został debiutantem roku, który to był 83 czy 4 rok, nie pamiętam, czy tam 78. 70 jeszcze końcówka, chyba jeszcze zaczyna. Jakaś no, końcówka tak. Lat 70, to już też czytałem, że po prostu za każdym razem tylko i wyłącznie wymuszanie większej kasy, presja na szefach, żeby wymusili jakiś trade do Lakersów i w końcu uciekł do Clippersów bodajże. Więc zrobił swoje w Milwaukee i tam teraz przede wszystkim, myślę, że jakby nie to, że jest komentatorem już od tych 5 czy 6 czy tam 4 sezonów, to by tak, nie wiem, czy by mu dali. Tak więc zobaczymy, ceremonia ceremonią, ale tutaj najważniejsze, żeby pokazać, że... No trochę się zmniejszył ten margines błędu, nie? Teraz przez takie, mówię, to wcześniej, jak też z Adamem rozmawialiśmy, no to przez te takie przegrane właśnie, wiesz, typu Waszyngton, typu Nowy Jork, teraz Cleveland. Phoenix przecież, bolesne. To później będzie. No ale co, no marzec może być pierwszym miesiącem, który skończymy na minusie, jak się nie zepniemy. Teraz 11 meczów, 6 wygranych. 5 meczów jeszcze, no to jeszcze. Ciekawy jestem tego meczu właśnie z Filadelfią, jak będzie rewanż, bo ta Filadelfia się mega spina na te mecze i z Milwaukee się spieli i z Bostonem, jakby to już, wiesz, playoffy były. Tak, ale to obie serie, gdyby nie były, to będą fantastyczne. No to widać, szczególnie w tym meczu, że w tym ostatnim 52 punkty Janisa i no totalne, po prostu tak mi się przyjemnie ten mecz oglądało, tak jak szczerze nienawidzę obecnej NBA. I jest to paradoks, ale też bardzo nie lubię oglądać koszykówki Milwaukee Bucks. Pierwszy raz od lat, która jest skupiona głównie na tych trójkach i rzutach po 5-6 sekundach i w 5-6 sekundzie akcji. No nie jest to moja koszykówka, niestety. Co jest straszne, ale mecz z Filadelfią oglądało się fantastycznie. Taki oldschoolowy pojedynek dwóch gigantów, po prostu mega atleci, którzy robią sobie co chcą na parkiecie. No a to też był taki, wiesz, śmieszny moment, że rzucali na zmianę trójki Embiid z Janisem, nie? Najpierw tak, Janis szyknął, tak, potem tak. Embiid mój też będę rzucał. Z tej czwórki na wschodzie, no bo Indianę też chyba trzeba wypisać z tego z walki o jakieś tam poważniejsze cele, chociaż pewnie najtrudniejsza przeszkoda w tej pierwszej rundzie to będzie. Ktokolwiek na nich trafi, wygląda na to, że Boston. I to może jeszcze nie mieć przewagi swojego parkietu, ale z tej czwórki to jak tutaj szanse oceniasz? Ale mówimy w kontekście walki o finały, czy w ogóle? No nie, no tak jakbyś miał parę, no bo wygląda na to, że no powiedzmy zakładając, że Bucks będą pierwsi, Toronto na drugim miejscu i trzecia Filadelfia i powiedzmy z tej, czyli Bucks, Boston, tak by była pierwsza para? Tak, tak. I Toronto, Filadelfia, no wydaje mi się, że to są takie najbardziej prawdopodobne. Tak zakładam na rewanż z Bostonem, żeby było o co walczyć tak jak w zeszłym roku. Niech się Bledsoe odkupi za zeszłoroczne fatalne playoffy. No, będzie dla niego dobra szansa. Plus też wiadomo, mecze z Bostonem, dodatkowy smaczek. Szkoda, że już bez playoff Tona, ale myślę, że damy radę w tym roku. W zeszłym roku playoff Ton to po prostu był mój ulubieniec.
Zobaczymy, jak on tam się w Detroit odrodzi, ale też... Myślisz, że się odrodzi? Wiesz co, mam nadzieję, bo powiem ci, że tak jak z Michałem Górnym, żeśmy kiedyś o jego temat rozmawiali, to tak jak Michał mu kibicuje, to nie ma chyba drugiej takiej osoby w Polsce, żeby trzymał za niego kciuki, a ten, ja się tak też po cichu liczyłem, że po tych treningach z Garnetem, że patrząc na możliwości ćwiczenia razem z Janisem i tak wiesz, może złapie jakiś taki kontakt, że nie będzie się skupiał głównie na tych trójkach, ale tak troszeczkę wiesz, tym swoim filigranowym ciałkiem się porozpycha, no on jest walczak na deskach niesamowity, nie? To też przecież w pierwszym meczu stracił zęby, czy tam nos połamany. No jest taka energia, której może teraz trochę z ławki brakować, bo nie tak mimo wszystko wchodził w zeszłym sezonie, w zeszłych playoffach, wchodził z ławki i na trybunach wszyscy od razu wstawali. Ja się też, wiesz, w środku nocy czułem od razu lepiej, bez żadnej kawy. Wchodzi playoff ton i wiesz, że zaraz coś się zdarzy. Będzie jakiś, kurczę, blok z pomocy, czy jakieś dwie, trzy trójki walnie z narożników. No miał te swoje 2 sekundy zawsze na parkiecie, nie? Teraz nie wiem, brakuje mi takiej osoby, która by weszła z ławki. Teraz patrząc na to, że Mirotić wskoczył do pierwszej piątki i pewnie tam zostanie pod nieobecność Brogdona, ale brakuje mi takiego gościa, który by wszedł w tej chwili z ławki w playoffy i typu, wiesz, Marcus Smart w Bostonie, który pociągnie nagle zespół jednym, dwoma zagraniami w obronie. To Brown jest taką trochę osobą, znaczy z tego, co słyszałem, że on ogólnie dużo mówi, nakręca i taką ma, wiesz, zwariowaną pozytywną energię. Wnosi, tylko no też po takiej przerwie no to się nie spodziewam, zresztą też to co mówiłeś wcześniej, nie, jeżeli chodzi o tą rotację, że nagle wiesz, Wilson, którego gdzieś tam dobrze zaczynał wyglądać, nagle gdzieś przepadł, potem kontuzje, no i nie wiadomo w sumie teraz jak to będzie wyglądało, nie? Ja mi się wydaje, że na playoffy no to będzie jednak Budenholzer tymi weteranami się szykował i pewnie któryś tych młodych to raczej jakieś tam jednorazowe występy. Tak mi się wydaje, że będzie raczej stawiał na tych bardziej doświadczonych zawodników. Kilka minut Gasola, parę trójek. Myślisz? Ja mam nadzieję, że nie, bo to jednak liczę, że on będzie takim mentorem bardziej na ławce i w szatni, a na parkiecie to jednak bym nie widział go zbyt często, jakby była taka możliwość, ale zobaczymy jak to poukładają. No nie widzę go biegającym za Horfordem na przykład, czy przypychający się z Embiidem, nawet przez parę minut, nie? No tym bardziej, że wiesz, no, na ile by nie wszedł, no to jest od razu cel numer jeden, jeżeli chodzi o, wiesz, o atak, nie? Żeby pał w obronie, żeby wykorzystać to, że jest na parkiecie. Nie, dużo zależy od Lopeza też. Lopez jest, kurde, człowiek fenomen dla mnie, nie? Jest center, który ma styl gry, którego szczerze nienawidzę. Tak jak prowadzę co jakiś czas te statystyki meczów, w których ma więcej oddanych trójek niż zbiórek. Fakt, że jest fantastyczny, jeśli chodzi o obronę tablicy, w bloki częste, świetnie się na nogach rusza. Może te lateralne ruchy nie są zbyt szybkie, ale po prostu, wiesz, są akcje, gdzie sam widzisz, broni naprawdę fajnie, czwórki, trójki, ustaje na nogach, swoim zasięgiem dosięga rzuty z dystansu, no i te jego trójki prawie z połowy, to jest po prostu jest absurd, żeby gościu w takich gabarytach składał się tak do rzutu i po prostu podejmował takie decyzje tak często, jak tylko będzie trafiał, to przecież to jest koszmar do krycia dla wszystkich. Bardzo specyficzny, ale pasujący idealnie do składu Bucks w tej chwili i do bycia jednym z trybików wokół Janisa. Ja myślę, że zostanie na przyszły sezon? Na brak ofert nie będzie narzekał. Kasa, wszystko się będzie pewnie rozbijało o kasę. No, im wyżej zajdziemy, tym może będzie większa szansa na to, że jednak zdecyduje się zostać, ale z drugiej strony też im wyżej zajdziemy, tym będzie miał większe wymagania finansowe. A tu jak myślę, priorytetem będzie zatrzymanie Middletona. Mirotić to pewnie będzie taki jednorazowy strzał teraz, żeby później zwolnić salary. No i może coś przedłużyć właśnie z Lopezem. No Lopez pasuje idealnie do Milwaukee, kurde. No jakby na to nie patrzeć, to po prostu jest to center taki, jak sobie go porównasz do Musa w zeszłym roku, jak grał, który był ciężkim cielskiem pod koszem, blokujący wejście dla Janisa po raz kolejny. Jego przestrzelone layupy z lewej ręki po półhaku. Po prostu mistrz świata, jeśli chodzi o przestrzeliwanie prostych rzutów spod kosza. To mój faworyt. Tak, tak. Jestem strasznie pozytywnie zaskoczony zmianą Iliasowy. A w jakim sensie? Nie, bo to zawsze był taki gość, którego się śmiałem i szydziłem non-stop. No bo jednak no, nie można powiedzieć, żeby to był jakiś wielki atleta, czy człowiek, który zakida robił dobrą robotę. Natomiast teraz po powrocie dwie rzeczy. Raz, że te trójki po raz kolejny w końcu mu siedzą. No to trzy rzeczy. Dwa, zbiórki w ataku. Dalej się trzyma ich fantastycznie. No i trzy, jest chyba u nas najlepszym gościem od wymuszania ofensów. Ma instynkt po prostu zakodowany głęboko w głowie, gdzie się ustawić, gdzie się zastawić, złapać ofensa, tak jak z Lakersami złapał LeBrona.
pod koniec, to do teraz pamiętam, kluczowa akcja w obronie praktycznie. No właśnie w tym meczu, jak on krył LeBrona, to mówię, Boże, co to jest za pomysł, żeby, wiesz, Ersana puszczać na LeBrona, a potem patrzę, okej. Dał radę, tak, więc jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co on z ławki wnosi, bo no nie spodziewałem się, myślałem, że znowu będę mógł krzydzić na blogu, ale no nie daje mi zbyt wielu podstaw niestety. I ubolewam, brakuje mi tego. No nie ma w zasadzie w tym sezonie do kogo się za bardzo tak przyczepić, nie? Żeby ktoś dawał tak ciała. No tego biednego Snella można by wziąć w sumie na tapetę, że to bardziej ze względów kontraktowych i... No ja miałem Hensona, ale kurde, go straciłem. No, to też na początku właśnie mówiłem, że mój ulubieniec i że się udało go, wiesz... On i Delavedova, mimo że Delavedova tam fajną atmosferę robił, to jednak, kurczę, jego kontrakt i Hensona kontrakt to po prostu też mistrzostwo świata naszego GM-a, że się ich pozbył i to pozbył się ich, kurczę, za naprawdę wartościowych graczy, którzy teraz pokazują, jakimi zapchaj dziurami był John Henson przez, kurczę, tyle lat. Masakra, 14 baniek za rok za człowieka, kapitana Haka. No, po prostu fenomen, nie? Fenomen. A Tony Snell, kurczę, jak przyszedł z Chicago, też takie nadzieje były, tak fajnie ułożona łapa. Naprawdę dobry w obronie, świetnie wychodził i nagle, kurczę, kilko popsuł. Był taki okres chyba rok temu czy dwa lata temu jakoś, że po prostu dostał zakaz grania i wychodził w pierwszej piątce, miał mecze po 30 minut, grając na dwójce, gdzie oddawał po 4-5 rzutów w meczu. No ja myślałem, że on trochę będzie lepiej w tym sezonie wyglądał. Wydawało mi się, że to właściwie to taki będzie idealny gość, żeby właśnie uzupełnić tą grę Janisa, że on nie ma za bardzo wymagań, jeżeli chodzi o sposób gry i o to, że musi mieć ileś tam rzutów, tylko jak dostanie 2-3 razy, żeby rzucić, to takie wrażenie sprawia, że on w ogóle nie ma pretensji o to, że, wiesz, poświęca się w obronie, ten procent z trójek też tam pod 40% podchodził, więc mówię, kurde, no wiesz, do tego systemu grania, no to spoko, nie? Nie, ale to jest taki człowiek flegmatyk, po prostu on wchodzi na parkiet i tak jak, wiesz, tak jak wchodził playoff ton i wszystkich wstawiał na nogi, tak, kurczę, wchodzi Snell, ja mam wrażenie, że wszyscy zasypiają, mówią, kurde, znowu wraca, po prostu zero energii, zero jakichś emocji, zero ekspresji, tylko pobiega, zrobi swoje, catch and shoot, jakąś trójkę, ciepnie z daleka, raz na jakiś czas. Ale tak jak mówisz, no to jest gościu, który zero pretensji, zero oczekiwań, potrafi przebiegać 20 minut na parkiecie i nie oddać żadnego rzutu i będzie zadowolony. Szkoda, bo jednak też, chociaż wolę jego niż Cartera Williamsa, nie? Ale... A teraz ktoś go zgarnął chyba, nie? Na 10-dniówkę Cartera Williamsa. A nie wiem nawet, nie wiem, przestałem go. Nie śledź losów. Nie, nie śledzę jego losów niestety, tak więc szkoda, bo też był chłopak, kurczę, który się zmarnował. I co mamy? No i kurczę, jeszcze jest DiVincenzo, który jak tylko wróci, to on i Conaton to, kurczę, goście dwóch najlepszych skaczących białasów, jakich mamy chyba w lidze w tej chwili. Uwielbiam patrzeć, jak są razem na parkiecie i jak nagle oboje wyskakują do zbiórki w ataku i po prostu wiszą w powietrzu przez 15 sekund. Ale Dante, będą z niego ludzie. Świetny w obronie, jak tylko dostanie więcej możliwości, to myślę, że będą z niego ludzie. A to skąd się w ogóle wzięła twoja zajawka na Milwaukee? Wiesz co, historia generalnie taka bez historii, bo to było... Jeszcze na forum eBasketa, 2002 rok, stwierdziłem sobie, że fajnie byłoby pisać o jakiejś drużynie, bo się nie nadawałem do tego, żeby kontrolować i pilnować wszystkiego i znalazłem underdoga, który zawsze był beznadziejny i fatalny, co jest śmieszne, bo akurat tuż po ich najlepszym sezonie w 2001 roku stwierdziłem, dobra, że skoro grają tak dobrze, to może ich ten, może będę gościem od Milwaukee. I tak się zaczęło. Potem przyszedł Desmond Mason, moja koszykarska miłość aż do dzisiaj, której nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć, ale tak jakoś zostało. No i przyszedł Desmond i już pojawił się później TJ Ford, pojawił się Bogut, pojawił się kolano Michaela Reda i tak już, wiesz, zostałem z Bucks do teraz. Przez tyle lat, jak już się weszło w jedną drużynę, to powiem ci, że śledzenie ich i patrzenie teraz po raz pierwszy na jakiekolwiek sukcesy to tak, takie trochę dziwne uczucie i nie ukrywam, że czuję się z tym bardzo nieswojo, że nagle wszyscy wiedzą, kto to jest Milwaukee Bucks, że jest Giannis, który może będzie MVP, który może będzie twarzą ligi i taka, no wiesz, dziwna trochę sytuacja, ale nie ukrywam, że bardzo, bardzo fajna. Zapatrzenie w drużynę, której nigdy nikt nie lubił i na którą generalnie do dziś, no może do czasów przed Giannisem, nie było żadnego zapotrzebowania i zainteresowania i taka kolejna drużyna z małego miasteczka, która nigdy nic nie osiągnie i do której nikt nie chce przychodzić. Myślisz, że to się może się zmienić? Jak już to najgorsze. To jest karma Bucks, ja w to dalej wierzę i dalej to mówię, że fajnie, że Giannis mówi, że chce zostać Milwaukee, że on się tutaj czuje jak w domu, że oni go przygarnęli, wychowali, ale nie ukrywajmy się, tu się liczy kasa i widzieliśmy po
Durancie, po LeBronie, po wszystkich generalnie gwiazdach, które sobie szukają, po Davisie chociażby, który jedną akcją i jednym planem zmiany klubów stracił cały szacunek, jaki do niego miałem. I... No tak to teraz wygląda, że zawodnicy rządzą ligą, nie? I trochę też ten Supermax, który miał pomóc tym drużynom z małych rynków, trochę im zaszkodził, bo ci zawodnicy, którzy albo odchodzą, albo masz takiego Johna Walla, który w Waszyngtonie no, są uwiązani na długi, długi czas. Ale liczę na to, że Janis naprawdę, chłopak ma poukładane w głowie, tak jak się czyta z nim wywiady, czy się go słucha, to no naprawdę widać, że pamięta miejsce, z którego się wywodzi, pamięta wszystkie ciężkie czasy, jakie przechodził i nie przyjmuje grania jako rzeczy oczywistej. Nie? Mi się strasznie podobał ten jego ostatni wywiad, w którym powiedział, że oczekują od niego, żeby miał więcej swagu, żeby był bardziej amerykański, to wtedy może będzie twarzą NBA, ale jeśli ma się zmienić po to, żeby zostać twarzą NBA, to on nie chce być twarzą NBA. Chce być sobą, nie? I to takie wiesz. Tak, że nie może być twarzą NBA, jak, będąc sobą, nie? Tak, tak, tak. Więc kurczę, jak tylko zostanie mu dalej ta mentalność i nie odbije chłopakowi za bardzo, to, no to może naprawdę zostać twarzą Milwaukee na długie lata, nie? A przyda się taki po Karimie, który będzie rozpoznawalny, który wiesz, pociągnie to wszystko, chociaż przez może, wiesz, nie mówię tu o dynastii, tylko nawet o 3-4 sezonach takiego fajnego grania. Potem to wszystko może jakoś się trochę rozlecieć, ale niech wiesz. Niech to Pfizer Forum trochę się dalej pozapełnia, tak jak teraz, bo to kurczę, piękna hala, fantastyczne miejsce i nic tylko zbierać kasę i odkładać, żeby polecieć chociaż na jeden mecz pre-season. Bo na nic innego to raczej nie ma co liczyć. Możesz, wiesz, jakby wywalczyć jakąś akredytację, wiesz, jakby na jakieś tam, chociażby nie, na, ze słabszą drużyną na jakiś mecz. Tak, albo czekać, aż znowu przylecą do Londynu i wtedy się wybrać, ale to nie to samo jednak, być tam na miejscu w Milwaukee, poczuć tą atmosferę, też wiesz, fajnie się spotkać, bo tutaj na Twitterze z kilkoma gośćmi tam z ESPN co jakiś czas sobie popiszemy i fajnie, wiesz, spotkać się. A z kim? Z ESPN? Jeżeli mógł zapytać. Wiesz co, z Erykiem Neymem tam parę razy żeśmy sobie parę słów wymienili tam na Atletiku. Jak coś przeczytam, to zawsze coś tam sobie czasami lekko skrobniemy. Kto jest? Adam McGee, ten z Irlandii chłopak jeszcze. To jest Behind the Back Pass. To też jesteśmy wstępnie umówieni na zasadzie takiej, jak będzie leciał do... na mecz do Milwaukee, to z Wrocławia bezpośredni do Dublina i będziemy mogli sobie zacząć imprezę w samolocie już. Nie? Aha. Nie wiem nawet po ile są bilety, ale widziałem teraz jak było, co właśnie grali z Lakersami i nie grał i LeBron i Giannis i chyba najdroższe bilety były tam ponad $6,000. Kurde, teraz wyobraź sobie, że wiesz, że na taki mecz ktoś wybiera, żeby zobaczyć obu. Wiesz, nie mówię o tych biletach najdroższych, ale nawet wiesz, tam wysupłasz jakieś, nie wiem, $300-400, żeby siąść gdzieś z tyłu i oglądasz pojedynek. No czekaj, bo wszedłem właśnie, jakbyś chciał siedzieć... Kentaviusa. Który rząd ci interesuje? Rząd 31 za koszami, $50, proszę bardzo. To najtańszy, jaki znalazłem. No to nie jest źle, no to pewnie gdzieś na, wiesz co, a to teraz na którym? Na tym, na Miami teraz. Już nie zdążymy, ale tak wiesz, na przyszłość ewentualnie. To na następny. Na następny, no czemu nie, czekaj, korset już nie ma. Na górę 39, na samej górze przy suficie. $116, $140 tutaj już na dole, przy linii środkowej. No to już bym sobie dał spokój. Spoko, dobra, to nie trzymam cię już w takim razie. Dobra, dzięki wielkie w dzięki takim razie. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się. No piona, hej. Tematów trochę nam się zebrało. No nawet nie trochę. Ja myślę, że możemy zacząć od historii kadrowych, bo tutaj i były pewne zmiany, i były pewne ruchy kontraktowe. No i teraz mamy niestety bardzo nieciekawą sytuację z kontuzjami. To może tak chronologicznie, no Bucks przedłużyli Bledsoe. Tak, 4 lata 70. Co... No, według mnie jest fenomenalnym ruchem. To jest świetny ruch z dwóch powodów. Po pierwsze, no Bledsoe się ewidentnie odnalazł w Bucks i no ja miałem troszeczkę obawy co do tego, czy on nie traktuje trochę Milwaukee jako takiego przystanku, szczególnie pamiętając o tym, kto jest jego agentem, to tam można było mieć różne domysły. Natomiast no on sam gdzieś w okolicach przedłużania tego kontraktu powiedział, że to jest jego miejsce do gry i jemu się tutaj gra dobrze. Co też potwierdził później w paru meczach. Z jednej strony Milwaukee mają zabezpieczonego rozgrywającego,
Z drugiej strony on ma bardzo wygodny z punktu widzenia Milwaukee kontrakt, bo ten kontrakt rośnie. Więc on w to lato, kiedy Milwaukee naprawdę potrzebują dużej gimnastyki i dużej elastyczności finansowej, no relatywnie nie jakoś specjalnie będzie obciążał budżet. Dokładnie. I jeszcze ostatni rok, warto wspomnieć, jest gwarantowany tylko na niecałe 4 miliony dolarów, 3,9. Tak więc no tak naprawdę Milwaukee zachowują dużą elastyczność i ten ostatni rok też mogą wykorzystać do tego, żeby, jeżeli tam byłby jakiś straszny zjazd, chociaż nie spodziewam się, żeby w wieku 32 lat Eric Bledsoe był nagle jakimś zawodnikiem stwarzającym duże bardzo problemy, jeżeli chodzi o grę, a no to jest to przyjazny moim zdaniem dla drużyny kontrakt, no bo pensja na poziomie Reggie'ego Jacksona, Tylera Johnsona, Jeffa Tiga, tego typu rozgrywających, więc patrząc na zarobki tych graczy, no to biorę Bledsoe od razu i nawet się nie zastanawiam. Ten ruch bardzo, bardzo dobry ze strony Milwaukee i też dobrze to świadczy, bo tak jak wspomniałeś, no tam Clutch Sports jest managementem zawodnika i znani są z tego, że oni się raczej nie patyczkują i nie są przyjaźni drużynom, tylko przede wszystkim dbają o interesy swoich klientów, więc tu myślę, że po prostu wynika to z tego, że Bledsoe jest po prostu w tym Milwaukee szczęśliwy i że pewnie dał po prostu informację, że słuchajcie, chcę przedłużyć, załatwcie mi dobre warunki i tyle, bo raczej właśnie klienci Clutch Sports czekali do ostatniej chwili, dopóki te warunki nie były takie jak chcieli albo bliskie temu co chcieli i tu raczej nie było jakichś sentymentów i patyczkowania się z drużynami, tylko była twarda walka o jak najlepsze interesy zawodników, tak więc to też dobrze świadczy o tym co w Milwaukee się dzieje i jest już no, jakby jeden z zawodników z głowy, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktów i można się zastanawiać teraz nad następnymi. Tak, no wiesz, to jest też no, na pewno fajny sygnał w kierunku właśnie czy Middletona, czy Lopeza, czy Brogdona, że słuchajcie, to my nie żartujemy z tym pozostawianiem składu pierwszej piątki. To nie jest tak, że zostaje Janis i potem nie wiadomo co dalej, tylko faktycznie myślimy nad tym konkretnie, że okej, jest fajnie w tym sezonie i to jest dobry sezon, ale róbmy tak dalej. Także no, z mojej perspektywy, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo sensowne rozwiązanie. Okej, później, niedługo później do zespołu dołączył Pau Gasol, i troszeczkę uprzedzę dalsze jakieś wydarzenia, bo to się później połączy z kolejnymi ruchami. Natomiast ja na początku ten transfer oceniałem bardzo pozytywnie. Później percepcja mi się odrobinę zmieniła, bo okazało się po pierwsze, że Gasol tak na dobrą sprawę rozegrał parę minut, w których był skrajnie nieefektywny, po czym no, poddało się jego zdrowie. Natomiast tak na papierze jeszcze przed tym, zanim on zaczął grać, no to wydawało się, że wszystko jest super, bo do drużyny, która składa się z ludzi bez jakichś sukcesów drużynowych, przychodzi gość, który owszem, no nie będzie tam jakimś game changerem, ale choćby po to, żeby w szatni opowiedzieć tym młodym parę legend przy ognisku, no myślę, że mógłby się sprawdzić. I gdzieś tam dać jakieś takie wsparcie, może nie tyle na boisku, co od strony mentalnej i od strony samego doświadczenia. Natomiast, no tak jak mówię, szybko okazało się, że jeśli chodzi o samą grę i samo to, co on daje na boisku, no to umówmy się, no przyszedł praktycznie za drobne, ale no ten transfer jest wart tyle, za ile Gasol tam trafił. Bardzo pozytywną rzeczą z mojego punktu widzenia było to, że jak się później okazało, Gasol wylądował tam, konkretnie w Milwaukee, po bardzo pozytywnej rekomendacji Nikoli Miroticza, bo oni razem grają, oni znają się z reprezentacji i Mirotic, który przecież też niedawno dołączył do Bucks, bardzo pozytywnie się wypowiadał o tym, jak tam się gra, jak tam się trenuje. To był podobno ten czynnik, który zaważył na decyzji Pau Gasola. Natomiast później, niestety, tak jak mówię, no, okazało się, że raczej zza linii będzie Gasol wspierał zespół. No można było od początku w zasadzie się spodziewać, że jakiejś wielkiej roli na parkiecie nie będzie odgrywał, bardziej tu jest potrzebne jego doświadczenie, tak jak mówiłeś, i to wsparcie w szatni. Paru minut się można było spodziewać, ale jeżeli chodzi o playoffy, no to wiadomo, że Gasol nie jest jakimś
wybitnym obrońcą na tym etapie kariery i byłby na pewno celem numer jeden dla drużyny, która by atakowała jako słaby punkt defensywy. Tak, ale zobacz, nawet te kilka minut, które on dostawał, to były minuty, no może zmarnowane to by było za duże słowo, ale to były minuty bardzo, bardzo słabe. No ciężko się z tym kłócić, no bo faktycznie niewiele pokazał. No ale myślę, że to po prostu w innym celu był sprowadzany, no pewnie, żeby tam jakieś minimalne wsparcie dać na parkiecie. Zresztą nawet tego można powiedzieć, że brakło. No ale doświadczenie olbrzymie i myślę, że tutaj no trochę jednak inna rola dla niego jest przewidziana. No i okazuje się, że weterani przychodzą do Milwaukee w pogoni za pierścieniem. Tak można chyba ten ruch skomentować. Przepraszam bardzo, ale no nie wszyscy, bo nasz polski rodzynek nie wzgardził propozycją Milwaukee. Tak, podobno nie tylko Milwaukee, tylko tam. Golden State albo nic. Dokładnie. Okej, okay. Chwilę po tym, jak pojawił się w zespole Pau Gasol, stała się rzecz bardzo niedobra dla Bucks, mianowicie no, kontuzji wyłączającej go na kilka tygodni z gry doznał Malcolm Brogdon, taki myślę, że cichy bohater tego sezonu, który nigdy nie schodził poniżej naprawdę solidnego poziomu i o ile byli gracze w Bucks, nawet w tej startowej piątce, którzy mieli mecze, w których po prostu z czystym sumieniem można było przyjść powiedzieć, okej, no to jest mecz, który jakiś gość zawalił. O tyle szczerze powiem, że o Brogdonie ciężko byłoby by nawet po jakimś takim przeciętnym meczu takie zdanie mieć. No i nagle okazało się, że Milwaukee, które do tej pory wszystkie ruchy robiło naprawdę bardzo rozsądnie, wpadło w jakąś taką lekką panikę, nie do końca przeze mnie zrozumianą, bo za tym poszedł kolejny ruch. Oczywiście sam Brogdon wypadł z gry chyba w najgorszym możliwym momencie, czyli w czasie, kiedy jeszcze nie wrócił Sterling Brown, kiedy no nie w pełni sił był George Hill, kiedy też jakąś taką dwu- czy trzymeczową absencję miał Bledsoe i kiedy dopiero wchodzić miał do gry Dante DiVincenzo. Co na przykład skończyło się tym, że Milwaukee wystawiło historycznie wysoką pierwszą piątkę, gdzie był Middleton, Giannis, Lopez, Mirotić i Iliasowa. I żeby było jeszcze ciekawiej, oni tam wcale niewiele im brakowało, żeby wygrać z Utah. Natomiast już wracając do tego zamieszania z graczami obwodowymi, no Milwaukee Bucks zrobili pierwszy ruch w tym roku, którego ja nie do końca rozumiem i który cały czas jest dla mnie trochę zagadką. Mianowicie postanowili zwolnić Christiana Wooda i zatrudnić wyrób koszykarza podobny, czyli Tima Frazier'a, który kolejny raz gdzieś tam do nich wraca. Ile jest wad Tim Frazier, to pokazały te mecze, które gdzieś tam on teraz rozgrywał. Zresztą pokazywały też te przy poprzedniej przygodzie z Bucks. I szczerze mówiąc, tak już trochę w ramach dowcipu, nie wiem, czy on ma jakieś haki na kogoś w zarządzie, czy ma jakiegoś, nie wiem, wujka, stryjka, bo nie do końca potrafi racjonalnie wyjaśnić to, że on w tym zespole jest w tej chwili. Ruch był bardzo dziwny, też nawet wymienialiśmy się tutaj uwagami zaraz po zwolnieniu Wooda i podpisaniu Frazier'a. O co chodzi tak naprawdę? Czy coś tam jest nie tak z Woodem, czy coś jest nie tak, chociaż ciężko powiedzieć, że coś jest nie tak z Woodem, bo on mecze w G League miał naprawdę super i pierwsze spotkanie dla Pelicans, po tym jak Pelicans go zgarnęli, tym bardziej kazało podrapać się w głowę i zastanowić, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Bo patrzysz na to, że w ostatnim meczu Frazier grał ile? Minutę? Minutę 15 chyba. Ja rozumiem, jeżeli w ogóle nie masz kompletnie kogo wystawić i musisz wziąć gościa, który będzie z musu grał 30 minut, to wtedy mówisz, okej, no nie było wyjścia. No ale no tak naprawdę trochę to pachnie, tak jak mówisz, paniką i takim zabezpieczeniem trudno zrozumiałym, jak dla mnie przynajmniej, że zabezpieczeniem, jeżeli miałby jeszcze jakieś, nie wrócić Bledsoe, nie wrócić Brogdon i nie mamy wtedy kompletnie nikogo z obrońców, bo Dante potem się wysypał już do końca sezonu. Trochę tych kontuzji na obwodzie było, ale no można było się chyba trochę wstrzymać jeszcze i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie. No to tak to wygląda, no niestety. Natomiast co tym bardziej mnie dziwi, że okej, no uznajmy, że Bucks chcieli, tak jak mówisz, zabezpieczyć sobie pewne pozycje, ale zobacz, ściągasz
tego Tima Fraziera, który praktycznie nie gra, jak się okazuje. Bo ja zrozumiałbym to, gdyby, nie wiem, nagle w meczach zaczął odpoczywać Bledsoe. Ale no, Bledsoe cały czas wychodzi w pierwszej piątce i gra całkiem spore minuty. I tak jak mówię, gdyby na przykład odpuścić troszeczkę, nie wiem, czy Bledsoe, czy zrobić jakiś taki troszeczkę bardziej przyjazny dla gracza wracającego po kontuzji start Sterlingowi Brownowi i właśnie gdzieś tam łatać te pozycje tym Timem Frazierem, to miałoby to jakieś sensowne wytłumaczenie, ale no, Milwaukee Bucks zatrudnili sobie gościa, wygląda na to, żeby siedział na ławce. A wracając jeszcze do Wooda, no ja mam wrażenie, że my wszystkiego jednak nie wiemy i no nie chce mi się wierzyć, żeby gość, który po pierwsze zamiatał ludźmi w G League, a po drugie, kiedy dostał szansę w Pelicans, to nagle zrobił 23 punkty, 6 bloków i generalnie tam z ławki bardzo mocno pociągnął mecz. Nie chce mi się wierzyć, żeby nie było czegoś jeszcze. Być może on się nie dogadywał, nie wiem, ze staffem trenerskim. Być może właśnie jest jakaś taka przyczyna, której nie znamy. Natomiast co mi się strasznie nie podobało, albo tego samego dnia, albo dzień wcześniej Wood gdzieś tam tweetował o tym, że on cały czas czeka na szansę i tak dalej. I też w podobnym tonie wypowiadał się Janis, że on widzi, że Wood strasznie mocno trenuje i bardzo pracuje na to, żeby gdzieś tam w tym Milwaukee zaistnieć. I tak jak mówię, nie wiem, czy tego samego dnia, czy następnego gruchnęła wiadomość, że Milwaukee się z nim żegnają. Nie wygląda to dobrze. Z jednej strony, tak jak mówię, mamy gracza, który... No, ja wiem, że to jest może trochę naciągane, ale jest taką trochę biedną wersją Janisa, ale jest, bo to jest człowiek, który naprawdę fizycznie bardzo daje radę. A z drugiej strony mamy Tima Fraziera, który, o którym w zasadzie nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, żeby go jakoś nie obrazić. Jest jakby, wiesz, uważany za winowajcę, natomiast wiesz co, no, też dopatrząc na to, że jak grają Bucks i ilość, wiesz, strzelców, która jest potrzebna, no Frazier nie jest jakimś wybitnym strzelcem za trzy, no można było też znaleźć kogoś lepszego w tym aspekcie i no nie wiem, czy był sens zwalniania Wooda po to, żeby znaleźć kogoś, kto będzie w stanie przeprowadzić piłkę przez połowę, bo tak naprawdę chyba do tego miałaby się sprowadzać jego rola. No i dokładnie to, co wiesz, co obaj też powiedzieliśmy, no broniłoby się to, gdyby on grał teraz po 25-30 minut i wszyscy w Milwaukee mogliby wtedy rozłożyć ręce i powiedzieć, no słuchajcie, musieliśmy to zrobić, no bo zobaczcie, jaka jest sytuacja. Nie mamy kim grać, musi grać team, był nam niezbędny, musieliśmy zrobić miejsce. No ale no patrzysz na te 5 spotkań, które on tam w dużym cudzysłowie rozegrał. No i mówisz, no czy to było konieczne? Moim zdaniem nie, ale no czas pokaże, czy wiesz, no, kolejny weteran, który będzie pewniejszy na playoffy i on przynajmniej będzie grał, a Wood, skoro szansy nie dostał w sezonie zasadniczym, nie sądzę, żeby nagle w playoffach miał cokolwiek wnosić, więc nie bronię oczywiście absolutnie tej decyzji, bo sam szczerze mówiąc jej nie do końca rozumiem. No ale czas pokaże, tak jak mówię, czy Tim Frazier będzie w ogóle w playoffach potrzebny, czy dostanie jakąkolwiek szansę gry w znaczącym spotkaniu i w znaczącym momencie jakiegokolwiek spotkania. Dokładnie. No wiesz, nasze przewidywania, choćby patrząc na to, gdzie stawialiśmy na początku sezonu Bucks, nie zawsze się spełniają. No dokładnie, więc myślę, że tutaj oni sobie zapracowali, wiesz, jeżeli chodzi o front office Bucks, zapracowali sobie na to i pokazali, że wszystkie te ruchy wcześniejsze były naprawdę bardzo okej i bardzo przemyślane i trafione. Więc może w tym szaleństwie jest metoda i tutaj jest jakiś głębszy plan, którego my nie dostrzegamy i dlatego to nie my jesteśmy w zarządzie i w front office Milwaukee. To nie my podejmujemy decyzje kadrowe. Tak, bardzo chciałbym przy następnym naszym spotkaniu powiedzieć, że jestem kretynem i się totalnie pomyliłem. Naprawdę. To... I przeprosić wszystkich. Tak, i przeprosić wszystkich na czele z Timem Frazierem, wysłać mu jakąś, nie wiem, laurkę i powiedzieć, sorry, ale... Gówno się znam, za przeproszeniem. Okej, wspomniałeś w dwóch słowach o Dante DiVincenzo, czyli takim moim ulubieńcu. Ja strasznie lubię patrzeć, ile ten gość daje z siebie na boisku. No niestety też pokonało go zdrowie, o co nawet przed sezonem się troszeczkę bałem, ale w tych meczach, w których grał, myślę, że sprawił, że ja go będę lubił jeszcze bardziej. Był ten mecz z Indianą, kiedy
kiedy ta pierwsza połowa ewidentnie się Milwaukee nie kleiła. Po czym wszedł DiVincenzo, on miał kilka takich uratowanych, bardzo nieoczywistych piłek on wszedł w taką rolę, którą ja strasznie chciałbym, żeby on pełnił, czyli takiego energizera z ławki. To była naprawdę taka fajna iskra i to nawet po meczu Budenholzer przypominał, że to był fajny impuls, że wchodzi gość, który... nie zatrzymuje się przed jakąś piłką lecącą w trybuny, który nie ma problemu z tym, że jest niższy o 30 centymetrów od kogoś, ale skacze do zbiórki. I tak jak mówię, szczególnie w tej sytuacji, kiedy wypadł Brogdon, strasznie mi szkoda tego, że DiVincenzo też musi pauzować. No ogólnie z kontuzjami jest duży problem i zwłaszcza ci gracze obwodowi by się przydali. DiVincenzo zaskoczył jak na debiutanta, to już też mówiliśmy kilkakrotnie o tym, że nie, ja przynajmniej nie spodziewałem się, że będzie odgrywał znaczącą rolę, że bardziej będzie się gdzieś tam ugrywał w końcówkach i to nawet też kiedyś wspominałem, że w zasadzie zamienili się miejscami z Graysonem Allenem, bo myślałem, że to na odwrót trochę będzie wyglądało i jeden będzie, będą mieli po prostu odwrotne role do tego, co tak naprawdę w sobie mogliśmy oglądać. Szkoda, naprawdę szkoda, że wypadł, bo to już wnosił dużo energii z ławki. Tak, no problemy ze zdrowiem nie ominęły też Miroticza. No cóż, no tak naprawdę dzieje się to, o co się chyba najbardziej martwiliśmy w pewnym momencie, czyli wszystko poza zdrowiem działa, wszystko poza zdrowiem gra. Żelazne zdrowie wygląda mieć Janis, który był taki moment w jednym z meczów chyba z Filadelfią, gdzie upadł, tam podkręcił kostkę i wszystkim po prostu zadrżały serca, czym... Jak to się mówi, wstał, rozbiegał, rozchodził i grał dalej. Tak, bo tam nawet po tej akcji George Hill tak wymownie on został na wysokości linii rzutów wolnych na połowie Filadelfii i szykował się do szybkiego faulu, żeby mógł Janis zejść, żeby można było przeprowadzić zmianę. Nawet tak spojrzał przez chwilę na Janisa, Janis kiwnął tylko, że jest okej, gramy dalej i wrócił wtedy Hill do obrony, już nie faulował. Myślę, że generalnie mecz z Filadelfią zasłużył, pomimo przegranej, to jest ten mecz, który zasłużył na choćby dwa słowa wspomnienia. To był jeden z meczów w tym sezonie, który naprawdę oglądałem tak, że zapominałem pogryzać popcorn. I to jest taki mecz, po którym jak już się kończy, to stwierdzam, że kurczę, jednak było warto za tego League Passa zapłacić. I naprawdę no, te pojedynki Janisa z Simonsem, z Embiidem, bardzo dobrze się to oglądało. Natomiast wyszły też wszystkie te, to może nie mankamenty, tylko pewne założenia, czyli no troszeczkę odpuszczanie ludzi na obwodzie. No i Filadelfia w pewnym momencie z tego skorzystała. Tam w samej końcówce, kiedy już wyglądało na to, że Bucks wracają do gry, no dobił ich Embiid. Też warto wspomnieć, że Janis w tym meczu pobił swój rekord punktowy i generalnie końcówka wyglądała tak, jak on by miał ochotę wszystkich pozabijać. I w sumie niewiele brakowało momentami. No z jednej strony szkoda tego meczu, że on się skończył tak, jak się skończył, bo szczerze mówiąc po jego przebiegu bardzo liczyłem na dogrywkę, bo nie chciało się kończyć tego oglądać. Ale z drugiej strony to też pokazuje, że ten układ, który w tej chwili jest i to, że Milwaukee jest na pierwszym miejscu i w drugiej rundzie, jeżeli wszystko się skończy zgodnie z przewidywaniami, to będą grali z kimś z miejsc 4-5, czyli no, albo z Indianą, albo z Celtics, którzy mogą być nieładnie mówiąc troszkę zajechani taką serią jedni z drugimi. To chyba jest dobry znak dla Milwaukee, że ta druga runda będzie właśnie czy z Indianą, czy z Bostonem, a nie na przykład z Filadelfią. No, każdy przeciwnik wydaje mi się, że będzie trudny, bo w playoffach już nie będzie łatwych spotkań od tej drugiej rundy. Czy dobrze, że się udało Filadelfię ominąć? Nie wiem, zobaczymy. Bo myślę, że Boston też się będzie mocno prężył w playoffach. Ma teoretycznie trudniejszą pierwszą rundę z Indianą, bo tam myślę, że już niewiele się zmieni w tym układzie. Filadelfia na trzecim, Toronto na drugim, Milwaukee na pierwszym. Nie wiem, naprawdę. Patrząc na problemy zdrowotne, mam nadzieję, że wszyscy się wykurują w Bucks i będzie ten skład w pełnej mocy przystępował do rywalizacji. Przynajmniej w drugiej rundzie. Myślę, że w pierwszej rundzie powinni sobie poradzić nawet z jakimiś tam urazami i w niepełnym składzie. Chciałbym widzieć, że wszystkie drużyny, wszystkie te cztery drużyny na wschodzie przystępują w
bez żadnych urazów i będziemy mieli naprawdę super rywalizację. No Philadelphia, kurczę, ta pierwsza piątka pokazuje, że naprawdę jest to trudny przeciwnik i bardzo wymagający. I to, co właśnie w meczu z Milwaukee w pierwszej połowie, no to w zasadzie można powiedzieć w pewnym momencie był to pojedynek JJ Redicka, bo on miał taką serię, to co robił, to po prostu, no wiadomo, potem Embiid go przyćmił. Gdzieś tam trochę wyblakł Redick w drugiej połowie, ale ja tak oglądałem, mówię, kurczę, to jest chyba pojedynek DJ'a Wilsona z JJ Redickiem, bo oni przez moment tak jeden i drugi punktowali niemalże seryjnie. Fajnie, fajnie się ten mecz oglądało. DJ'a Wilsona już oficjalnie przepraszałem, także widać mu to bardzo pomogło, naprawdę gra świetnie ostatnio. I patrząc na to, co się działo na początku sezonu, a co się dzieje teraz, to wiesz, aż żal się rozstawać z takim Christianem Woodem, bo myślisz sobie, okej, okay, no, przyszedł DJ Wilson, który na początku nawet ogonów nie dostawał, a teraz jest naprawdę bardzo sensownym zmiennikiem. Czyli, oczywiście to jest pewien skrót myślowy, ale Milwaukee potrafią popracować nad tymi ludźmi, którzy grali w G League, potrafią ich bardzo fajnie wkomponować w zespół. Jest to strata pewnego potencjału, myślę, potencjału Christiana Wooda, może niekoniecznie jakiegoś bardzo zaawansowanego technicznie zawodnika, ale na pewno strata po prostu centymetrów i strata atletyzmu. No ale cóż, no tak jak mówię, nie rozpamiętujmy tego jakoś przesadnie. Z takich naprawdę ciekawych meczów, to myślę, że warto jeszcze wspomnieć o meczu z Miami, bo to był historyczny mecz, jak się później okazało, bo z takiej straty, jaką miało Milwaukee, jeszcze nikt nigdy nie wrócił do meczu na tyle, żeby później go wygrać minimum 15 punktami. I ten mecz był bardzo dziwny, jak się go oglądało. To był też niestety ten mecz, kiedy wypadł ze składu Brogdon. Taki słodko-gorzki wtedy, pamiętam, był wydźwięk. Natomiast no, Milwaukee pokazuje, że umie wracać, że no, nawet jak ta gra się nie zawsze klei, to są takie mecze, w których gdzieś tam szczególnie ta trzecia kwarta potrafi być naprawdę bardzo, bardzo mocna. To myślę, że trzeba też wspomnieć o tych gorszych momentach, bo niestety ta bardzo dobra passa związana z tym, że Milwaukee nie przegrało dwóch meczów z rzędu, skończyła się i to skończyła się w paskudnym stylu. Mało, że w paskudnym stylu, to jeszcze z zespołem, po którym chyba mało kto się spodziewał, że przerwał Milwaukee tą pasę, czyli z Phoenix Suns. Natomiast tam no to był taki mecz, że w zasadzie nic się nie kleiło momentami. Natomiast co mnie strasznie złościło, to jest to, co gdzieś tam rzuca się w oczy w tej drugiej części sezonu, czyli taki no, dosyć nierówny ostatnio Chris Middleton, który potrafi mieć, tak jak mówiliśmy, naprawdę bardzo dobre mecze, ale no, choćby z tym Phoenix, to była jedna trafiona trójka jakoś na początku meczu i chyba trzy rzuty wolne. Już nie mówiąc o tym, że i w obronie się nie popisywał. No ogólnie drużyna była trochę w dołku, chyba że był taki moment zmęczenia trochę sezonem. Ostatnie trzy spotkania, co prawda, udało się piąć i trzy kolejne mecze wygrane z Miami, Cleveland i Houston. Natomiast była taka seria spotkań, że w 10 spotkaniach miało 5 wygranych, 5 porażek. Można się było zastanawiać, czy to jest ten moment taki kryzysu w połączeniu z kontuzjami w zasadzie w najgorszym możliwym momencie, czyli końcówka sezonu zasadniczego tuż przed playoffami, które na pewno morale wtedy spadają i przydałoby się ten sezon zakończyć na fali wznoszącej i mocnym uderzeniem, żeby też drużyna bojowo nastawiona przystąpiła do playoffów. No i groziło też utrata, gdzieś tam widmo przez chwilę utraty pierwszego miejsca na wschodzie i no i też w lidze. Ale Toronto się dostosowali. Tak, wtedy tak. Też mieli kilka gorszych spotkań. No, nie wykorzystali tej szansy, bo Milwaukee tak naprawdę no, kontrolowało sytuację, no i sami zaczęli gdzieś tam trochę oddawać to pole i stworzyli dla Toronto szansę, żeby Toronto doskoczyło, no ale tak jak mówisz, Toronto nie wykorzystało i sami chyba mają gdzieś tam swoje problemy. Tak, no, z tych ostatnich meczów myślę, że warto jeszcze tak szumnie zapowiadany pojedynek dwóch kandydatów do MVP wspomnieć. No, ten ostatni mecz z Houston, w którym tak naprawdę ani jeden, ani drugi, czyli ani Harden, ani Giannis nie grał na jakimś fenomenalnym poziomie. Natomiast miałem wrażenie, że Giannis
może nie tyle, co mu się nie chciało, co po prostu chyba nie było potrzeby aż takiego dominowania gry, bo bardzo fajnie wspomagała go reszta drużyny. Natomiast Harden był po prostu bardzo fajnie broniony, bo o ile początek Harden miał jeszcze niezły, o tyle później ta skuteczność zaczęła mu lecieć na łeb, na szyję. I no tutaj wyszło choćby to, że bardzo chciało się za nim biegać Ericowi Bledsoe. Tak, wszedł na wyższe obroty, jeżeli chodzi o ten mecz Bledsoe. Faktycznie tam widziałem właśnie tą strategię zamykania lewej ręki Hardenowi. Czyli wiesz, chcesz wchodzić, to wchodź, ale przyjacielu, na prawą rękę, a widać, że to bardzo nie leżało Hardenowi. Wiesz, o ile w poprzednim meczu z Houston to było takie stawanie po skosie, o tyle teraz to już było zupełnie stanięcie po jednej stronie. On nawet na wprost miał wolną drogę. Natomiast, wiesz, to było po prostu, szczególnie było to widać w momencie, kiedy był razem z Bledsoe Lopez. To było konkretne nakierowywanie go, żeby biegł idealnie, centralnie na Lopeza. I w pierwszej kwarcie zauważ, że Harden zrobił dwie bardzo, bardzo ładne i bardzo sprytne asysty do Capeli, który gdzieś tam z tyłu od linii ścinał, a później Bucks im to ukrócili. I naprawdę ten wczorajszy mecz pokazał, że po pierwsze Bucks dadzą sobie radę, jeśli chodzi o obronę z takim zespołem jak Houston, a po drugie, no było, nie było, są w stanie nawet po właśnie takich kilku akcjach, w których no ewidentnie gdzieś tam ktoś w pewnym etapie zawalił, dadzą radę no, zrobić takie usprawnienia, że to później wygląda naprawdę dobrze. I wiesz, no jeżeli Harden miewa mecze na bardzo kiepskiej skuteczności, ale jeżeli w jednym meczu odcinasz od trójek i PJ Tuckera, i Erika Gordona, i Jamesa Hardena, to no to jest znak, że naprawdę odrobiłeś swoje zadanie domowe. A myślisz, że miał wpływ na to, jak Milwaukee broniło Hardena, ta bezpośrednia rywalizacja MVP? Że chcieli pokazać, okej, to my tutaj zatrzymamy za wszelką cenę Jamesa, żeby pokazać, że to jednak Giannis jest naszym człowiekiem i ta nagroda jest jego? Wiesz co, myślę, że mogło tak być. Ja bym się nawet ucieszył, gdyby tak było. Bo wiesz, no, nie zakładam, że Harden miał do tego meczu jakieś inne podejście, bo on ma tryb mordercy włączony chyba nawet jak, nie wiem, je rano płatki. To jest taki sezon. Natomiast no, wiesz, było widać, że na Hardena jest pomysł, jest pewien schemat bronienia go. Natomiast no, to był generalnie pod kątem skuteczności z załuku bardzo kiepski mecz całego Houston. Jedynie Chris Paul i Daniel House, którego chyba w rozpisce nie mieli Milwaukee, bo on ich trochę zaskoczył, to oni mieli jakieś sensowne skuteczności. Natomiast tak jak mówię, no i Harden, i Gordon, który przecież jest świetnym strzelcem, praktycznie no, z załuku rzucali cegłami. Także no myślę, że to jest pozytywny znak. O ile wiesz, wcześniej gdzieś tam się martwiliśmy troszeczkę o tą obronę obwodu i to może nie tyle dlatego, że Milwaukee nie potrafili tego obwodu bronić, co po prostu mieli taką nakreśloną strategię przez trenera. O tyle no tu w tym meczu było widać, że no oczywiście trochę przy wsparciu w cudzysłowie ze strony podłujących graczy Houston, też są w stanie dać sobie z tym radę. No ja przede wszystkim obawy miałem o to, że w zasadzie to, co Bat sam potwierdził, że on nie zamierza zmieniać nic pod kątem przeciwników, no ale to było mniej więcej w połowie sezonu. Natomiast teraz widać, że jest to brane pod uwagę i chyba taki był zamysł od samego początku, żeby stworzyć fundamenty, podstawy solidnej obrony i taki system, chyba który też jak będzie taka sytuacja może nie tyle kryzysowa, co jakiś tam ciężki moment w meczu, to nie będzie wtedy paniki, tylko wszyscy wiedzą, co mają robić. Okej, wracamy do tego, co wałkowaliśmy przez tam kilkadziesiąt spotkań, a teraz tak naprawdę do tego wprowadzone są tylko udoskonalenia pod kątem przeciwników i no, ciekawie to rokuje na playoffy, tylko tak jak mówię, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i że będziemy mogli zobaczyć rywalizację wszystkich drużyn w pełnym składzie. A powiedz mi jeszcze, jak jesteśmy przy Hardenie, to jak na chwilę obecną ten wyścig o nagrodę MVP oceniasz? Bo i pozwól, że ja powiem pierwszy, bo cały czas mówię Giannis,
i nawet z Dawidem, jak rozmawialiśmy przed tym spotkaniem z Miami wysoko wygranym, to mówię, nie, no Janis dalej w moim przekonaniu. No i Harden wtedy rzucił 60 punktów i mówię, dalej Janis, ale to już nie jest tak wyraźna dla mnie przewaga i no jest sporo argumentów po stronie Hardena jednak do tego, żeby też na niego oddać swój głos. Znaczy, szczerze mówiąc, oczywiście gdzieś tam bliżej mi i bliżej mi do Janisa i bardzo mu życzę, natomiast szansę ja na tą chwilę oceniam pół na pół. Patrząc zupełnie obiektywnie na to, między innymi gdzie są drużyny i na to, z jaką efektywnością i ile potrafią jeden i drugi wnieść do meczu, po obu stronach parkietu podkreślam, to pewnie troszeczkę wyżej bym dawał Janisa. Natomiast to, gdzie ja bym go dawał, to jest jedna rzecz, a to, jak bardzo medialne jest to, co robi Harden, jak bardzo nośny jest to temat, to jest druga rzecz. I tutaj no, to są oczywiście wyczyny historyczne, natomiast jak popatrzysz sobie na to, za co MVP dostawał na przykład Westbrook, on nie dostał tego MVP za to, że był świetny po obu stronach parkietu, tylko za to, że rąbał triple-double średnio. Zobaczymy, ja myślę, że jeżeli Milwaukee skończą sezon na pierwszym miejscu, a wiele wskazuje na to, że tak będzie, to Janis ma naprawdę sporo argumentów po swojej stronie. To przechodzimy dalej. Okej, ja jeszcze na chwilę wrócę do jednego aspektu. Przypomnij sobie Bledsoe z poprzedniego sezonu, gdzie stał z opuszczonymi rękami, kiedy masakrował go dosłownie Terry Rozier. To, i zestaw to z tym, jak na przykład w meczu z Houston przez pół boiska gonił Hardena, żeby na końcu go zablokować. To jest naprawdę zawodnik chyba na nowo wymyślony w Milwaukee. No różnica jest ogromna. W zasadzie no całej drużynie, można powiedzieć, tym jak oni grają, jaka tam jest energia, jaka tam jest radość z gry i wyniki przede wszystkim, no to na pierwszym miejscu trzeba postawić. Jak to... Tak, a jeszcze jedna rzecz a propos Bledsoe. W meczu z Filadelfią on skakał razem z Embiidem do piłki spornej i go przeskoczył. To był tak. Po prostu kosmos. I to naprawdę sporo mówi o tym, jak bardzo temu gościowi chce się grać, bo tego, że on ma umiejętności, myślę, że na żadnym etapie jego kariery nikt mu nie odmawiał. Natomiast z zaangażowaniem chyba bywało różnie. Tak, mówiliśmy o nagrodach, o MVP, a jak twoim zdaniem, bo też strony Milwaukee na pewno będzie rozważany i gdzieś tam wysoko w głosowaniu moim zdaniem będzie John Horst, jak twoim zdaniem tytuł GM roku? No wiesz co, ja mam z Johnem Horstem ten problem, że te wszystkie jego ruchy, które naprawdę są bardzo dobre i które się bardzo bronią, to są ruchy takiego troszkę mniejszego kalibru, bo jeśli spojrzysz na te największe transfery, to tam nigdzie się Bucks nie przewija. I to są takie małe kroki typu wyjęcie Brooka Lopeza, typu choćby to przechwycenie Nikoli Miroticza, o których owszem, wszyscy mówią tak, to ma sens, to jest bardzo dobry ruch, natomiast to nie są te najgłośniejsze transfery i myślę, że na tym może właśnie John Horst polec. Natomiast no tak na dobrą sprawę, poza może tą ostatnią historią z Woodem, no to management Bucks z Horstem na czele robił same dobre ruchy. Najlepszym chyba było zatrudnienie trenera, bo od tego się wszystko zaczęło. A jak będzie, czy on ma jakieś realne szanse, wiesz, w tych wszystkich jakichś takich zapowiedziach, które teraz się pojawiają, on się bardzo rzadko przewija. I troszeczkę mi z tego powodu smutno, bo to jest gość, który naprawdę zrobił swoje, ale zobaczymy. No ja myślę, że też nie będzie tak, że wiesz, że nagle Milwaukee zgarnął tam połowę nagród w sezonie, bo myślę, że no, gdzieś tam rozważany do MVP na pewno jest Janis, rozważany do Coach of the Year musi być Budenholzer, bo nie wierzę, żeby przynajmniej w tej topowej trójce się nie znalazł. Więc no choćby tym kluczem ciężko może być zmieścić jeszcze GM-a. No właśnie, powiem ci szczerze, że tak rzadko widzę, żeby Bud się przewijał gdzieś w tych rozmowach odnośnie trenera roku, o dziwo, bo dla mnie z tych wszystkich nagród no to jest to najpewniejszy kandydat, to zresztą też z Dawidem o tym rozmawialiśmy. I trochę mnie to dziwi i zastanawia, no bo tutaj różnica i postęp, jaki jest wykonany w stosunku do poprzedniego sezonu, jest no, bezdyskusyjnie. Moim zdaniem.
padł kandydatem i faworytem. Według mnie i tutaj jakby no racjonalnie patrząc i już nawet nie stronniczy jakoś. I dziwi mnie to, że po prostu nie jest gdzieś wymieniany. Drugi kandydatur jest od Terry'ego Stotsa w Portland. No okej, okay, fajna robota. Mike Malone w Denver też jak najbardziej, no ale no wiesz, no z Milwaukee, no co mówimy praktycznie co odcinek. Od 40 paru zwycięstw no przejść do najlepszego bilansu w lidze w jeden sezon od początku w zasadzie grając, wiesz, no na bardzo wysokim poziomie. Czołówka ligi w obronie, czołówka ligi w ataku. Ja mam pewne swoje takie obserwacje, wiesz, czytając to, co gdzieś się pojawia a propos właśnie trenerów, a do generalnie do tej puli, którą wymieniłeś, czyli Stotts, Malone, ja bym jeszcze dopisał Doka Riversa, którego pracy jestem bardzo dużym fanem, szczególnie w tym sezonie. Natomiast wiesz, jeśli ktoś nie śledzi tego, jak Milwaukee gra, tylko patrzy na to, że okej, okay, no jest Giannis, który ma fantastyczny sezon, jest Brook Lopez, który sobie rzuca i sobie hasa tam gdzieś te 2 metry za linią, jest Middleton, który raz gra lepiej, raz gra gorzej, to wiesz, nie przykładając tego, jak Bucks grali, w jaki sposób Bucks grali rok temu i teraz, to możesz sobie to wszystko spłycić do tego, że okej, okay, po prostu zawodnicy mają lepszy okres. Natomiast, no, tak jak w zasadzie mówiliśmy od samego początku sezonu, to jest wszystko, to co Bucks grali wcześniej zostało wywrócone do góry nogami i tutaj robota trenera jest ogromna. Tak jak mówię, ja będę bardzo zdziwiony, jeśli on się nie znajdzie w tej topowej trójce. Czy będzie tym najlepszym trenerem? Nie wiem. Życzyłbym mu tego, myślę, że zasługuje, bo no, choćby to, jak wyglądała sytuacja z Kidem, pokazuje, że nie wystarczy mieć jednego All-Stara i kilku gości dookoła, żeby zespół naprawdę grał bardzo dobrą koszykówkę. No tak jak mówię, no, różnica, choćby patrząc na statystyki, nie wiem, w zbiórkach, w trójkach, to jest inny zespół. To jest zespół wymyślony na nowo, to jest zespół, który gra zupełnie inaczej. I to nie jest kwestia tylko tego, że nie wiem, Giannis kolejny rok poprawia swoje statystyki, że nie wiem, przychodzi Brook Lopez, że Eric Bledsoe zaczął grać sensownie. To jest kwestia tego, że te puzzle, które gdzieś tam nie zawsze do siebie pasowały, ktoś w końcu ułożył tak, że wyszedł obrazek. No dokładnie. Bo to, co też wspomniałeś, no te ruchy kadrowe, które były, to nie jest tak, że przyszedł jakiś All-Star i zawodnik, który spektakularnie odmienił drużynę, no tylko głównie jest to praca trenera. Na tym materiale, który miał, bo ten trzon pozostał taki sam, plus świetne, naprawdę trafione w dziesiątkę te uzupełnienia składu, no bo tak trzeba traktować te ruchy kadrowe, że to są uzupełnienia, to nie są gracze pierwszoplanowi. No chociaż można tutaj trochę przesadziłem, bo jednak no, to, co gra Brook Lopez w tym sezonie, no to on się sam nieraz wysuwa na pierwszy plan. Ale wiesz, no Brook Lopez to nie jest gość, który no, przez całe życie grał co najwyżej przeciętnie i nagle wystrzelił w Milwaukee. To jest człowiek z historią naprawdę rewelacyjną. To, że on zmienił trochę swój styl gry i gdzieś tam dopasował go do tego, że rzuca te trójki czasami z absurdalnych odległości, to jest jedno, ale to gdzieś tam patrząc historycznie, to jest naprawdę świetny zawodnik. Tak, tylko wiesz, no, pokaż mi jedną osobę, która przed sezonem była wow, po prostu ale super, wiesz, Brook Lopez przychodzi i teraz już będzie zupełnie inna drużyna. Okej, to było, wiesz, można było przyklasnąć, powiedzieć fajne wzmocnienie, super, okej. Szczególnie za takie pieniądze. Dokładnie, na kontrakcie minimalnym, zawodnik pierwszopiątkowy, super, ale tak jak mówię, no bardziej wydaje mi się, że był traktowany jako uzupełnienie niż zawodnik, który będzie odgrywał aż taką rolę na początku sezonu. No, oczywiście on pokazał się z bardzo dobrej strony i bardzo fajnie to wszystko wyszło. Ale wracając już do jakby sedna, dla mnie Bad jest tutaj no, najbliżej, powinien być przynajmniej z możliwych wygranych przez reprezentantów Bucks. Jak będzie, zobaczymy, bo ciekaw jestem też właśnie, jakie kryteria we wszystkich nagrodach w sumie głosujących. Tak, bo z tego, co też tam gdzieś czytam i słucham, no to różnie ludzie traktują i różne mają definicje, jeżeli chodzi o te nagrody i dla niektórych jest to postęp w stosunku do poprzedniego sezonu, dla niektórych to jest zupełnie co innego, no bo gdzieś tam jak słyszę, Ken Atkinson jest wymieniany, który też robi bardzo fajną pracę w Brooklynie, ale to jest drużyna z 6. miejsca na
jednak dosyć słabym wschodzie, poza tą czwórką, piątką drużyn. Ale wiesz, ja akurat trochę tutaj przy trenerze trochę bym uciekał nawet od tego, czy to jest drużyna pierwsza, czy druga, czy piąta, bo wiesz, no trener jednak czasem zastaje pewien stan osobowy, kadrowy i musi coś z niego ulepić. I myślę, że taki Atkinson lepi najlepiej jak może. Zresztą to samo mogę wspomnieć o Docu Riversie. Natomiast jeszcze jedna rzecz na temat Bada, o której już tam gdzieś troszeczkę wcześniej mówiliśmy. Zobacz, jakbyś prześledził cały sezon, to popatrz, ile on potrafi wycisnąć z zawodników, którzy na pierwszy rzut oka na samym początku wydają się totalnie bezużyteczni, czyli DJ Wilson, Sterling Brown. Tak jak mówię, na początku sezonu to są goście, o których my nawet gdzieś tam próbując sobie ułożyć tą pierwszą piątkę i rezerwowych, my o nich zapominaliśmy, bo ich rola ograniczała się do tego, że tam chwilę pobiegali w jakimś G League albo dostawali półtorej minuty w meczu, w którym Milwaukee prowadziło 30 punktami. Po czym później się okazywało, że czy Sterling Brown, czy DJ Wilson to byli ludzie, którzy w pierwszej kolejności się pojawiali z ławki. No za to też naprawdę wielkie brawa, bo no jest to na pewno jakaś sztuka wyciągnąć gościa z G League, który może tam grać lepiej albo gorzej, ale jednak przełożyć to na formę w meczach w regularnym sezonie w NBA. Dla nas obu w sumie główną obawą przed sezonem była krótka ławka Bucks. W naszym odczuciu to tak my myśleliśmy, że tak będzie, patrząc na no ale ona wyglądała na krótką. Wyglądała na krótką, tak. No a w pewnym momencie, jak wszyscy byli zdrowi, to się okazywało, że brakuje miejsc w składzie, żeby wszystkich pomieścić. I gdzieś tą rotację 10-12 zawodników spokojnie można było robić i nie było wstydu, jak ktoś wchodził. I grając po 20 minut Sterling Brown czy DJ Wilson, były mecze, że oglądaliśmy, już kurczę, chcę więcej. Wiesz, graj 25, graj, daj mu 30, zobaczymy jak to wyjdzie, bo wyglądało to naprawdę, naprawdę fajnie. To też momentami była taka sinusoida, że DJ Wilson świetnie się pokazywał, potem gdzieś chwilę dostawał ławkę. Krótszy czas grania i gdzieś tak ogólnie patrząc na tą rotację, to różne warianty były testowane, więc też ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w playoffach, gdzie no nie jest aż tylu zawodników potrzebnych, jednak więcej czasu gry dostają zawodnicy pierwszej piątki, tym bardziej, że w Milwaukee tutaj dosyć sporo jest jeszcze rezerwy, jeżeli chodzi o czas grania pierwszej piątki, bo no ze względu na grę i wyniki nie było potrzeby, żeby tak długo grali, czy Giannis, czy Middleton z tych czterech drużyn na wschodzie, to Boston i Milwaukee mają najmniej. To w stosunku do Filadelfii, to tam chyba z tego, co sprawdzałem, jest kilkanaście minut, pierwsza piątka gra mniej. Jasne, to świetna rzecz przed playoffami. Ja jeszcze tak teraz sobie myślę, że jeżeli miałbym się czepiać, chociaż to jest takie czepianie trochę na siłę Budenholzera, o którym zresztą zobacz, sam teraz powiedziałeś, że zobacz, jak on fajnie gospodaruje czasem. Giannis, kręcąc te swoje wyniki, bo on naprawdę robi świetne wyniki punktowe i zbiórek, nawet w asystach się podciągnął, on gra mniej niż ten sezon czy dwa sezony temu. Natomiast gdybym miał się gdzieś tam na siłę czepiać Budenholzera, to przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Pamiętasz, jak gdzieś tam mieliśmy, ja przynajmniej miałem takie bardzo rozbuchane nadzieje związane z Tonem Makerem i zobacz, nawet Budenholzer nie potrafił z niego wycisnąć tego, co mam wrażenie, że cały czas gdzieś w tym gościu siedzi. I on nawet w tym Detroit miewał momenty, ale to cały czas są tylko momenty. Natomiast druga rzecz, ja się troszeczkę obawiam, nie wiem, czy to jest takie subiektywne wrażenie, czy coś w tym jest, że Budenholzer ma takie momenty, kiedy on naprawdę się gotuje na ławce, ale do tego stopnia, że on kiedyś zostanie wyrzucony. I to jest, nie wiem, może kwestia uprzejmości sędziów, bo on ma takie chwile, kiedy po prostu wrzeszczy. I to już nie na zawodników, tylko na sędziów. I no, to jest chyba nie do końca potrzebne. Ja rozumiem, że on ma taki styl, który jest strasznie kontrastujący z tym, jakim on jest takim dobrym, fajnym wujkiem na konferencjach czy gdzieś w jakichś materiałach, które zespół sobie nagrywa. A wiesz, w trakcie meczu ja rozumiem, że ten poziom stresu jest po prostu ogromny, ale chyba czasem przesadza. No zobaczymy, jak będzie. Myślę, że to jest, wiesz, ja lubię go oglądać, bo to jest takie żywiołowe reakcje i widać, że on żyje razem z drużyną, a jeszcze tak
wiesz, a propos tych jego krzyków, to też po przedłużeniu kontraktu właśnie Bledsoe gdzieś się wypowiadał, on to z takim szczerym uśmiechem od ucha do ucha, że no tak, tak, że Bud krzyczy na nas na treningach, tak, on cały czas ma pretensje, cały czas, wiesz, cały czas jest źle, za mało, znaczy w tym sensie, że cały czas wymaga więcej, więc no perfekcjonista, to jest taka chyba już jego natura. Ale wiesz, dopóki wyniki będą takie, jakie są, to niech wrzeszczy. Okej, myślę, że powoli możemy kończyć, powoli możemy zastanawiać się nad tym, jak dzisiaj wypadną Bucks, bo grają z Clippers, którzy w tym sezonie bywały różnie i którzy ewidentnie są na fali, szczególnie po tym, jak ostatnio już zapewnili sobie playoffy. No i co, no tak na dobrą sprawę teraz zadaniem dla Bucks to jest spokojne, takie doturlanie się nawet do końca sezonu, bez jakichś większych wpadek, bez jakichś przygód zdrowotnych szczególnie. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy spróbowali przynajmniej się przed playoffami spotkać. Najchętniej oczywiście we trzech razem z Dawidem. Tak. No to przewaga na tyle jest już, wydaje mi się, bezpieczna, że w zasadzie do końca sezonu, wydaje mi się, że już Milwaukee nic nie grozi. Szczególnie, że i Toronto nie gra jakiejś fenomenalnej koszykówki ostatnio. Tak, no już jest taki okres, że już bardziej jest ładowanie baterii na playoffy i jak przy okazji uda się coś powalczyć, to fajnie, jak nie, no to się nie będziemy spinać, tam chyba tylko Denver ma ciśnienie na pierwsze miejsce na zachodzie. No i też na zachodzie ta walka jednak o ustawienie w playoff też będzie ciekawa. Natomiast po drugiej stronie w zasadzie no to jeszcze tylko ta Miami z Orlando. Czyli tak, o miejsca w playoff, natomiast w czubie na wschodzie no to już spokojne dojście do końca. Boston jeszcze pewnie będzie chciał powalczyć, żeby Indianie wyrwać czwarte miejsce i przewagę własnego parkietu, ale im w zasadzie wystarczy, no oni jeszcze chyba mają dwa, o ile dobrze pamiętam, dwa spotkania bezpośrednio ze sobą, więc tam też będzie ciekawie. Wiesz, tam na wschodzie też się może jeszcze troszeczkę pozmieniać, bo tak na dobrą sprawę to Nets mają ile chyba, półtorej czy dwa spotkania przewagi nad Miami, więc jeśli w którymś zespołu... Tak, oni mają najtrudniejszy kalendarz jeszcze do końca sezonu. Tak, więc jeśli nie wiem, czy w Nets, czy w Pistons się wydarzy jakiś kataklizm, no to teoretycznie chyba Hornets jeszcze mają cały czas szansę na dojście tych zespołów. No pewnie jakieś takie iluzoryczne, ale jednak. No póki mają, będą walczyć, to na pewno. Bardziej mi tutaj chodziło o to, o uspokojenie sytuacji w tych drużynach w czołówce. Tak, natomiast no na pewno, znaczy na pewno. Tak na dobrą sprawę to rozstawienie gdzieś tam pod koniec tej dolnej części, To myślę, że tam nikt nie kalkuluje, bo wiesz, z punktu widzenia, powiedzmy, nie wiem, Pistons, to czy trafisz na Toronto, czy trafisz na Bucks, czy trafisz, nie wiem, choćby na 76ers, no to no, nieładnie mówiąc, faworytem raczej nie jesteś. Więc no, dla części z tych zespołów, nie wiem, typu Orlando czy Hornets, to samo to, że dojadą do playoffów, to już będzie przyjemna rzecz i przyjemna historia. Natomiast patrząc gdzieś tam z perspektywy Bucks, jeżeli mógłbym sobie gdybać i mógłbym sobie wybierać, to ja mam tylko jedno życzenie, nie chciałbym trafić na Heat. A Orlando? Wiesz co? Też może napsuć trochę. Słuchaj, no każdy... Z Florydy, które stawiają na walkę, no w obronie są dosyć niewygodne. Wiesz, ja myślę, że każdy z tych zespołów może napsuć trochę krwi. Nets też potrafią być bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Detroit, choćby patrząc na to, jaką ścianą, jeśli się zepną oczywiście, potrafi być Griffin z Drummondem, to wiesz, no kurczę, to są playoffy, tutaj nie ma łatwych przeciwników. Wiesz, zobacz, z tego miejsca, z tej dolnej połowy, przecież w zeszłym roku startowali Bucks i skończyło się 7-meczową serią z Celtics, więc to wiesz, to ja absolutnie tutaj nie przewiduję żadnego spaceru, rozprężenia i wiesz, i pewnych wygranych. Natomiast, no... Wiesz, patrząc chociażby na ten ostatni mecz z Heat, to tak, no jeśli gdzieś tam mogę wróżkę poprosić o coś innego, to pewnie tak. Ja, jeżeli miałbym wybierać, to typem dla mnie numer jeden byłoby Pistons. Znaczy na nich chciałbym trafić, jeżeli miałbym możliwość wyboru, bo te spotkania wcześniej w tym sezonie pokazały, że jednak Milwaukee łatwo sobie dosyć z nimi radzą. Drummond ma problemy przeciwko Bucks i z tych drużyn taki przeciwnik, który chyba najlepiej Milwaukee
No też tak. Ale to jest, wiesz, to też play-offy tak naprawdę, czy z ósmego, czy z siódmego miejsca ktokolwiek wejdzie, wiadomo, że faworytem nie jest, nie mają te drużyny nic do stracenia. I samą ambicją, walką można sporo też, wiesz, krwi, tak jak mówiliśmy, napsuć i sprawić trochę problemów. Tym bardziej w przypadku, gdzie jakieś problemy zdrowotne mogą się pojawić. Spotkanie dwa można urwać. Tak, Brogdon teoretycznie wraca na drugą rundę. Oczywiście wrócić na drugą rundę, a być tym samym graczem, co przez cały sezon regularny, to są dwie różne rzeczy, ale no na razie nie pojawiły się żadne informacje, które gdzieś tam by wskazywały na to, że to się dłużej przeciągnie, chociaż pewnie jakieś tam ostatnie ewaluacje to on będzie miał już w momencie, jak będzie grana pierwsza runda. No zobaczymy, wiesz, to pomimo tych wszystkich kontuzji ta sytuacja wcale nie wygląda tak źle, bo wiesz, no do zdrowia wraca Sterling Brown, którego też przez pewien czas nie było. Brogdon ma wrócić na drugą rundę, Mirotić też niedługo będzie zdrowy. Także no, oczywiście nie jest to pełnia szczęścia, bo pełnia szczęścia by była, gdyby zdrowi byli wszyscy. Ale umówmy się, gdybyśmy te kilka miesięcy temu założyli sobie, że na kilka gier do końca Milwaukee będą na pierwszym miejscu, to bralibyśmy to w ciemno. Dokładnie. No ale tutaj myślę też to, co wspominaliśmy, że ta długa ławka, która w ciągu sezonu wszyscy dostawali swoje szanse i były takie okresy, gdzie każdy pokazywał się z dobrej strony, to teraz to może zaprocentować. Wypada jeden, dwóch zawodników, no i okazuje się, że jednak nie jest to nagle bardzo dużym problemem, bo może wejść Tim Frazier z ławki i uratować. Okej, no my... I zatoczyliśmy pełne koło. Tak. I możemy w tym mówić. Tym optymistycznym akcentem, tak, czekamy na Tima Fraziera jako game changera. Jako gościa, który tam, nie wiem, wjeżdża w czwartą kwartę, zdobywa 16 punktów, robi jeszcze ze 3 przechwyty i takie zbiórki, jak potrafi czasem złapać czy DiVincenzo, czy Conaton, czyli tam wyfrunąć, nie wiem, z jakiegoś czwartego metra ponad wyższych zawodników i to będzie taki Tim Frazier, którego ja bym widział w Bucks, a nie taki, jakiego widzę teraz. Tak. Dobra, jest. To co, to słyszymy się, miejmy nadzieję, bez jakichś większych przeszkód, gdzieś w okolicach końca sezonu regularnego. Tak, mamy nadzieję, że już w trójkę. Tak, i oczywiście trzymamy kciuki za zdrowie przede wszystkim, bo wyniki myślę, że na tą chwilę już są drugorzędne. Dokładnie, to dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dzięki i do usłyszenia.